Witam was z powrotem w Oblivionie. Ostatnim razem wyszliśmy... jak to się nazywa? Z lochu czarnego korzenia. I zmierzamy prosto do... pałacu w Nowym Sheof. Czyli pałacu Shai'Gorath'a, boga szaleństwa. O! Ścineczka. Musimy również się przespać, bo dostaliśmy poziom. Wiecie, że gramy, że w grze nie minął nawet rok, odkąd zaczęliśmy grać? 176 dni gramy. Niesamowite. I około 40 godzin w czasie rzeczywistym. Więc to nie bagatela. Co mnie atakuje? Głód. O! Będzie chciał nas possać. Jakkolwiek to brzmi. Blokowałem? Ej, cholera, trafił nas. Jemu to możemy tylko język zabrać. W którą stronę? Prosto. Tutaj chyba... będziemy kiedyś zmierzać. Ale bez żadnych spoilerów, kto nas atakuje? No oczywiście. Haha. Kto jeszcze? O, o. Tak, tak, one tutaj są wrogie. Może w tym pomieszczeniu, znaczy w tamtej jaskini to były pomocne, ale... Czy to były gały? O! To są oczy? Zaraz sprawdzimy. Nie mogę czarować, bo zakleił nam buzię. No! Nieładnie, panie Senka. Tak, to są oczy, wow. Wcześniej tego nie widziałem. Naprawiamy się. I ruszamy dalej. O, jest tu... jakiś dziwny kamień. Nic nie możemy z nim zrobić. A tam mamy robaka. Się pewnie domyślacie, zaatakuje nas. Nie są za odporne na ciosy, ale mogą nas ładnie zatruć. Przynajmniej ci się nie blokują leżąc. Nie jestem pewien, czy to nam nie będzie potrzebne, ale teraz na razie odpoczniemy godzinkę. Ale są takie topielce. O tam o. Czy my dobrze zmierzamy? Dobrze. Musimy iść drogą. Jak na razie nic innego nie mamy, żadnych zadań, nie mamy po co eksplorować. Chyba że jaskinie w poszukiwaniu rudy obłędu. Tutaj... czyli dobrze pamiętam. Nie, źle pamiętam, źle. Albo zaraz. Czy to tu? Nie. A tam jest głód, więc ominiemy go. A tam jest topielec taki. Nie pamiętam, jak się oni wszyscy nazywają. Niestety. Nazywam ich tak strasznie potocznie. Robaczek, drzewko. No ale grummitów pamiętam. Zadany obóz. Czy ktoś? Aha. Tych tu nazywam zwykłymi żabkami. A to są jakieś baliwogy.
paliwo gii. O. I odpoczniemy godzinkę, poziom weźmiemy. Okej. Zapiszemy i ruszamy dalej. Drogą, pamiętajcie, trzymajmy się drogi. O, idzie drzewiec kolejny. Z nich można zbierać. O, tam chyba idzie strażnik już. Już jesteśmy blisko. Z nich można zbierać bursztyny. Oni nam dają bursztyny jak... jak tamte grummity dają... krwami? Chociaż jak ma oczy. Oni dają bursztyny tak samo jak grummity dają rudę obłędu. O właśnie, oto jest mroczna uwodzicielka. O, atakuje jedną z nich ten, głód, pomożemy jej. O! Ładnie. How may I serve? Siemano. Tak, on jest martwy. Med God's blessings. Co możesz mi powiedzieć o drżących wyspach? The shivering isles are a reflection of our Lord Sheogorath, divided yet perfect. Czy dobrze idę zmierzając, znaczy, czyli do dobrą drogą, bo chciałbym dostać się do nowego Sheoth. The Mez can guard Crucible in New Sheoth. We ensure the Demented remain orderly and respectful of our Lord Sheogorath. Nie o to pytałem, ale okej. Okay. A co możesz mi powiedzieć o szalonym Bogu? Nie wiem, czy mogę Bogu powiedzieć, to Daedra jest. Sheogorath is our Lord. Ruler of the Shivering Isles. It is by his whim that the Mez can walk, and we serve our master to the death. Do śmierci, a nie po śmierci, powiedziała. Walk with our Lord. A zaraz. Med. Tak, tak. A, nie mogę uzyskać ich tego. Walk with our Lord. Przynajmniej jak dobrze pamiętam, oni nie zbierają tyle pieniędzy. Zaraz, czy ja wziąłem wszystko z synkacza? Gdzie on się podział? Okej, okay. Nieważne. I tak ja bursztynów nie potrzebuję. Kolejny robaczek. Oj, sękacz. Obaj mi zaatakują, nie? Ha! I trafiłem. Aj. Są silni, to trzeba im przyznać. O, pomogły mi. Oczywiście mnie atakują. Aj. Co jeszcze mnie atakuje? To jest ogromny łuskacz. O, no, łuskacz. Nieźle pojechali. I zaraz, chciałem coś zobaczyć, skoro podwyższyło mi się ilość many. Chciałem zobaczyć. Zaraz, ja mam taki czar. O, chwytanie dusz. Ja mogę go używać? Mam za mało many. Ile on potrzebuje? 77. Ile ja mam mamy? Mamy. Ile ja mam mamy? O, mama. 70 many. Cholera. Muszę poczekać do kolejnego poziomu.
Szkoda, no. Może sobie przyporządkuję resztę rzeczy. Taka adrenalina mi się może kiedyś przydać. Może być piątką. Pytanie, czy może być szóstką. Kiedyś też mi się przyda. O! To nie jest głupie dla ten czas, co teraz mam użyty, to nie jest głupie dla takich tych złodziei, bo mogą zobaczyć za ścianami, czy ktoś jest. W sumie teraz to ja nie wiem, czemu nagrywam, skoro nie możemy wysyłać po pół godziny. A może najlepiej po prostu wysłać po 15 minut. A może zmienić... Może po prostu zmienić... konto, ale to bolesne. Nagrobek Endarie. Nie zapomnij o Endarie. Pewnego dnia powstanie i wywrze swą zemstę. Nagrobek Vilvala Telarama. Do tej dziury wrzucono Vilvala Telarama. Dobra, okej. Nagrobek Blaise Sete. Tu leży Blaise Sete. Szybki jak wicher, głupi jak but. Nagrobek Ranesty. Tu leży Ranesta. Okryta chwałą i wilgotną ziemią. Głucha Helena. Nawet nie usłyszała, że to już. Dobre. Vien Brennenus. Biedak, a szlachetny. Lobagro Murgob umarł. Zjedliśmy go i zakopaliśmy tu kości. Jezus Maria. Nagrobek Mena. Niechaj twój duch pływa po wieki Menie, pół ogonie. To był pewnie Argonianin albo Kadżit. Skoro ogon. Ja nie muszę przechodzić przez ten cmentarz. Gdzieś tutaj jest, zdaje się. Jak dobrze pamiętam. Tutaj jeżeli popełni się samobójstwo, to zostaje się odesłanym na wzgórze samobójców, co nie jest miłe. Właśnie. To dość dziwne miejsce jest w ogóle dla wodzieści. No stworzone przez pana tego. Szaleństwo, tak? To się nie dziwię, że dziwne. A! I w łeb! Wymyślam nowe słowa. Zupełnie jak na kolokwie. To nie jest żart. To można zaatakować? Nie. Przypomniała mi się otchłań. Tamto dziwne roślinki były. Zaraz. Atakują nas. Kto nas atakuje? No właśnie. Ale naprawić się mogę. Coś dziwnego. Tędy. I jesteśmy w Tyglu. Blessings, citizen. Witam. Med God's blessings. No a nic nowego nie możemy się od niej dowiedzieć. Wchodzimy do Tyglu. Jego posępny. A, no dobra. I jesteśmy w nowym Sheof. Hello. You got some skooma, eh? Right, buddy? Pal? To share? Come on! Pass the skooma already! Proszę, to skooma. Quit playing around! Hand it over! Już, bierz. Yes. Now that's what I'm talking about. Take this as a token of my thanks. Dostaliśmy cynowy puchar. To jest nic nie warte. Take your time. Ale mamy u niej 100% tego. Zaufania. Znasz jakieś plotki? I hear that Irul is fed up with Brythar's antics. He really wants something done about it. Kim jest ten Brythaur? Brythaur. Irul has a big problem with Brythar.
I don't know exactly what the problem is, but it's safe to say Eril is making a huge fuss over it. Eril owns a magic shop in town called Eril's Mysteries. If you want to know more, I'd suggest you ask him yourself. Dobrze, dziękuję. Skooma! Skooma! Tak jest. O to chodziło. To ona nam dała ten cynowy puchar. Możemy go sobie wypierdzielić. Za przeproszeniem. Gdzie jest? Tutaj. Okej. Okay. Chciałbym odwiedzić również jeszcze jednego jegomościa, raczej pewnie damę. Ale jest późno dość, więc przeczekam do... O, nie jest tak późno, do ranek już. Poczekam do 9:00. Może zaludnią się mi ulice? Co się nie wydarzyło? Tutaj... Zaraz... Tlatędy. Tak? Tak, w broni brzytwy. I maj na dole jest. Oto ona. They call me Cutter, for a truly inspired blade I can forge madness or. Here, hold on to this parchment. It lists what I need. Ta zbroja jest najlepsza. Dziękuję. Gdzie mogę znaleźć rudę obłędu? Co to w ogóle jest? Spirits of ancient souls are trapped in the ore. Find it in old ruins. Also, grumites are especially attracted to it. Dokładnie. It's a supple and flexible ore, yet it holds a good edge. I can shape the sharpest of blades from it. I can also create magical items. Pokaż, co masz na sprzedaż. Fair bargain. Fair bargain. Najpierw ją do siebie przekonamy. We'll see. You're wasting your really now. Wish I could say that. You're false. Cholera, bardziej nie lubi tego tu. Dzwonimy tak, tak, raz, dwa. I'm back. That's just talk. Please, get away. What a... Kurde, kiepsko mi idzie. Get away from me. Please, I'm embarrassed. You... What? Oh. A ona tego na dole też nie lubi, rany. Teraz to zrobiłem po prostu świetnie. Wonderful compliment. Stop. You can't scare me. Cyk, raz, tak i tak. Really? Kompletnie mi się pomieszało. Get away. What a wonderful... Really? You're wasting your... You should be a sh... That's just talk. Really? Please. I'm embarrassed. No, you can't see. Kurde, ona tego nie lubi. You should be ashamed. Ona lubi to i to. To i to. Please. Not. You're wasting your breath. Goodness, what can I say? You should. Well done. You're good. Dziękuję. Wytargujmy się na 60%. Co powiesz? Na to. That's a fair deal. Okay. A na 65? You got a good deal there. Dobrze, a na 70? Are you trying to... 66? A fair bargain. Okay. 7? You got a good deal. Okay. 8? I can accept that. Założę się, że 9 już będzie maksymalnie. Are you trying to... Wiedziałem. 66. That seems fair to me. Okej, okay, czyli możemy 68 na 66, sorki. I teraz chciałbym zobaczyć, co ty masz na sprzedaż. Pewnie nic ciekawego. Wlficki łuk. Literóweczka. If you need more, you know where to find me. I'm nearly always at work. Widać. Opowiedzmy o tych magicznych przedmiotach, które możesz wykuć. Tradition dictates before each master smith dies, she hides these magical molds in the world, like pouring salt into a wound.
Over time, they soak in magical energies from the world around them, like you suck blood from a cut. Bring me a matrix and enough ore, and I will forge you a new item and bleed the magic of the matrix into it. Tak, właśnie po to nam są te formy. What do you wish? Możemy wykuć miecz, znaczy miecz, topór, miecz, bla bla bla, ale najlepiej wykuwać rzeczy. Czy to cyrkiel? Cyrkiel, cyrkiel. Pióro. Nie no. Oto zbroja. Zbroja błędu. Tę notatkę dostaliśmy chyba. Jeżeli użyjemy matrycy, żeby... i rudy oczywiście, no rzecz jasna potrzebna jest tam dużo rudy. To wykona nam zajebistą zbroję. Hi. Super. No. Tak, tutaj jest ten koleś, o którym mówiła właśnie ta czpunka. Zapiszemy sobie. Firm arms, a strong back. Yes, you'll do nicely. It's a shame. Time will ravage you, destroy you, wither you. But there are alternatives. Time need not slow you. Tell me, have you ever considered placing yourself on display? Wystawy? Oh, yes. You see, I am a student of chronomancy, the magic of time alteration. Using magicka, I will slow your heart rate, your breathing, your movement, and your thoughts until they may as well not be functioning at all. You will be perfectly preserved, taken out of time, beautiful forever. I will display you with the rest in my collection. Nie, dzięki. Oh, what a pity. Well then, what is it that I can do for you? And be quick about it. Every second that passes brings us closer to our graves. Tak, tak, tu wszyscy są walnięci na głowę. Ta czpunka przed twoim sklepem wspominała mi, że masz problemy z niejakim Brifaurem. That lout? Yes, he's a thorn in my side that never seems to go away. I'd have his heart on a plate if I could. I wish he'd simply disappear from the streets of New Shaoth forever. Oh, look! Just talking about it has given me another gray hair. Czemu go tak bardzo nienawidzisz? For one thing, he's a thief. But what irks me the most is that he's a bad thief. Between my shop and a few others in Crucible, he's been caught stealing maybe a dozen times last month. Who has time for this sort of thing? I mean, at this rate, I'll grow old and die before he's out of our hair. I'll tell you what I tell anyone else who asks. Get rid of him for me and I'll make it worth your while. Do hurry, time's wasting. Okej, ale w jaki sposób mam się go pozbyć? Gdzie on jest? W ogóle powiedz mi coś przydatnego. Prove to me he's gone, and the reward is as good as yours. Now please, get a move on. I feel my bones getting more brittle as we speak. No okej. Okay. Co masz na sprzedaż? Wszystkiego po trochu, jak widzę. Magia. Mam za mało magii. A sobie mogę to kupić. O, to lepsze jest. A dla przyjaciela? Nie, no to wolę dla siebie. To może być przydatniejsze niż te głupie leczenie pomniejszych ran. 8 na siebie. A to 10 na siebie przez 2 sekundy. Tyle, że tam zabiera 12, a to 47. Come back soon. No telling what oddities I may have for you next time. A, widzicie. Chyba na razie z tym pochodzę. Zapiszę sobie, gdzie jest ten kolo.
Nie to. O, Brithaur. Nie, tu. Chyba.